meczowej konferencji prasowej po spotkaniu Sandecja Nowy Sącz Brugbet Termalika Nieciecza. O podsumowanie spotkania prosimy trenera Brugbetu Termaliki, pana Mariusza Romaka. Dzień dobry. Nie ma co tego za bardzo podsumowywać. Jednym z atrybutów trenera jest szczęście. Ktoś bym powiedział nawet bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o warsztat. Ostatnie 4 mecze przegrywamy jedną bramką, w każdym mamy sytuację, każdy możemy rozstrzygnąć na swoją korzyść, ale życie jest brutalne. W 4 meczach mamy 0 punktów, więc nie ma co opowiadać o tym meczu, czy on był równy, czy więcej sytuacji nie mieliśmy, czy przeciwnik, czy wykorzystywaliśmy stare fragmenty. Po prostu piłka odbiła się z drugiej strony słupka, wtedy kiedy mieliśmy ją wybić, to zgramy walki, zaczyna się problem. Dziękuję bardzo. Czy mam jakieś pytania? Michał Trula, przedmiotowy. Ja chciałbym jednak spytać o grę w obronie, bo dzisiaj mam wrażenie, że Sandecja bardzo dużo sytuacji miała. Dużo więcej niż w poprzednich meczach właśnie rywale. Wielokrotnie te sytuacje są spowodowane na tym, że my podejmujemy złe decyzje. Też tą szalancją przy wyprowadzeniu piłki, gdzie od tygodnia mówimy o tym, że trzeba grać ten mecz do przodu. Pominięcie nawet linii środkowej, uprościć grę. No i nie upraszamy, no to dlatego za to płacimy później. Bo wiele z tych sytuacji było po tym, jak my sprowokowaliśmy, a nie jakieś fenomenalne akcje przeciwnika, który wyprowadzał piłkę spod swojej bramki po naszą bramkę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo.